W Miejskim Domu Kultury gościmy dziś panią Marzenę Lamochłoniewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marzeno, chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli od początków pani kariery w ogóle z sztuką, bo kojarzona pani była jako aktorka Teatru A, jako wokalistka, jako twórca zespołu, o którym może później. Jak w ogóle się zaczęła pani przygoda z, no nie wiem, czy teatr był na początku, czy muzyka? Najpierw była muzyka. Tak? Znaczy, to w ogóle dzisiaj to bym nie odpowiedziała na to pytanie, dlatego że dla mnie muzyka nierozerwalnie kojarzy się z teatrem. Tak dzisiaj już to wiem. A kiedyś jeszcze chyba tego nie wiedziałam i tak myślę, że zaczęło się muzyką od przedszkola. A teatr pojawił się właściwie wraz z moim pojawieniem się w zespole Nasza Rodzina Poszerzona. I tam oprócz muzyki realizowaliśmy działania parateatralne i to dla mnie był taki początek. A później Teatr A, Teatr Bez Reszty z moim mężem Adamem Łoniewskim, współpraca z teatrem, gra w Bajce i innych projektach, teraz Misterium Męki Pańskiej. Jakby się patrzyło na te pani dokonania, to można by się pokusić o takie sformułowanie, że jest pani artystką z nurtu chrześcijańskiego, no nie wiem, czy katolickiego. No nie, ja po prostu ja jestem osobą wierzącą i jak pracuję, to też jestem z nurtu chrześcijańskiego. Czyli to też wynika jak gdyby z potrzeby wypowiedzenia się za demonstrowania, tak? Nie, ja nie chcę tego nazywać demonstracją. To jest coś, co mnie buduje od środka i wszystko, wszystko, co robię, no jakoś tam, no tak jak krew B+ mi płynie w całym organizmie, prawda? Więc myślę, że to z tym tak samo chyba musi być. Ostatnimi czasy głośno jest, no nie wiem, czy to jest autorski projekt, na pewno można by panią nazwać matką dyrektorką zespołu Kalakagatos. A właśnie, ja wiedziałam, że tu się polegniemy. Kalakagatos. Mhm. Jestem matką założycielką, tak. Ja pozwoliłem sobie zerknąć do słownika języka polskiego. I znalazłem jak gdyby dwa sformułowania dotyczące kalokagatos. Oczywiście to z języka greckiego. Jedno sformułowanie to piękno i dobro, a drugie, które mnie bardzo ujęło, to ideał arystokratycznego wychowania. O. Człowiek odznaczający się harmonią pełną zalet duszy i ciała i umiarkowaniem. I proszę, tu jest napisane: stawiający bezinteresownie swe siły do dyspozycji krajowi i społeczeństwu. No to się akurat zgadza. Czyli to się tak. Ale tam mi się tylko umiarkowanie mi się, bo ja chciałabym tak być na przykład w radości, w zaangażowaniu taka nieumiarkowana. Dużo o tym zespole słychać, nawet w środkach masowego przekazu. Proszę nam powiedzieć w ogóle, skąd pomysł do sięgnięcia, no w sumie do muzyki folkowej, nie tylko, ale to chyba od folku wyszło jak gdyby, prawda? To w ogóle Kalokagatos wyrosło po takich warsztatach festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. Ja to często mówię w jakichś wywiadach, więc pewnie będę nudna tutaj, no ale taka jest prawda, że to był taki festiwal i tam nie wiem, czy przemiana, może nie, ale tak po prostu zrozumiałam i to mi się wszystko tak zaczęło składać w jedną całość, że jesteśmy organizmem, że nasz głos jest jednością z naszym ciałem i ten głos został gdzieś tam, wyposażył nas w coś po prostu bardzo istotnego, że my tym głosem wyrażaliśmy emocje, tak jak się urodziliśmy, a później w miarę upływu lat zaczynamy się blokować, zaciskać i głos też już nie brzmi nam optymalnie i taki powrót do korzeni właśnie, a folk, no ten śpiew biały, to są nasi pradziadowie, którzy się nie uczyli nigdy śpiewać, a po prostu to organicznie, zgodnie z tym, z pracą, którą wykonywali, zgodnie z emocjami, tam nie było koniunktury, że teraz zrobimy taki utwór, to się dobrze sprzeda, tylko mieli potrzebę w ciężkiej pracy śpiewać, mieli potrzebę na weselu, na pogrzebie, przy urodzinach dziecka, przy odejściu kogoś bliskiego i to po prostu wypływało, to było tak prawdziwe i tak niekoniunkturalne, tylko po prostu życiowe, że tylko wracać do tych
tych korzeni, bo my dzisiaj mamy taką dysharmonię w tym, że co innego mówimy, co innego myślimy, gdzieś tam nam się organizm i jak gdyby ta przygoda z Kalokagatos to jest taka moja przygoda z odkrywaniem czegoś bardzo organicznego, czym jest głos. Dobrze, powiedziała Pani, że nasi dziadowie jak śpiewali na pogrzebach, czy chrzcinach, czy weselach, to nie kalkulowali, czy to się dobrze sprzeda. Nawiązując do tej wypowiedzi, no bo żyjemy w czasach nieprawdopodobnej komercjalizacji wszystkiego, konsumpcjonizmu jakiegoś szalejącego. Pani zespół też, jak gdyby mnie się przynajmniej jako obserwatorowi z zewnątrz, wydaje, że też podejmuje próby bycia zespołem popularnym, czy zdobycia jak największej rzeszy fanów. No choćby sam udział w jednym z telewizyjnych show, gdzie nie wiem, czy już nie pamiętam, co to było. Must Be The Music. Must Be The Music, gdzie zostaliście bardzo, bardzo ciepło przyjęci. Jak to się ma z jednej strony? To się ma bardzo dobrze, tak? bo jeżeli my byśmy kombinowali, że teraz tak, teraz się słucha takiej muzyki, to taką będziemy robić, ale my robimy tę muzykę z potrzeby serca i to chyba jest oczywiste, że zajmując się kwestiami artystycznymi, no malarz też robi wystawy, poeta, pisarz wydaje książki, a zespoły muzyczne się pokazują publiczności, bo inaczej no to takie śpiewanie do szuflady ma jakąś tam wartość, ale my się chcemy tą radością, tą wartością dzielić i chcemy, żeby jak najwięcej ludzi tę muzykę usłyszało. No dobrze, czy w takim razie uprawiając ten specyficzny rodzaj muzyki, można z tego żyć, można z tego wierzyć, czy to jest... Teraz tak powinno zrobić. Pytam o taką materialną stronę tej... Chciałabym tak w życiu powiedzieć. Właściwie to, co od kilku lat robię, to jest takie dążenie do tego, żeby właściwie żyć z tego, co jest pasją. Bo jestem zdania, że człowiek, który ma znowu harmonię w postaci tego, że wykonuje pracę nudną, której nie cierpi, a później sobie to skokiem na bungee chce odreagować, to jest nieprawda, bo on sobie wrzuca toksyny do organizmu i skokiem bungee tego nie wyrzuci w całości, więc ja chcę tak żyć, żeby wszystko co robię było moją pasją. Z tymi zarobkami to bardzo różnie bywa, ale sobie zawsze wtedy mówię, a może by mi soduwa uderzyło, jakbym miała za dużo pieniędzy. Najpierw na samym początku jest ta pasja, ale godzin robotnik swojej zapłaty, więc dlaczego mamy z tego nie żyć, dlaczego mamy tego nie sprzedać. Natomiast gdzieś tam na początku no, musi być ta uczciwość wobec siebie, że to jest moja wypowiedź i jeżeli to dla kogoś jest ważne, a ja mam to robić, to też muszę mieć ten komfort, że nie będę przymierać głodem, czy nie będę musiała rozpaczliwie szukać jakichś zajęć, które mi czas zabiorą, żeby robić jednak to, czego też może ktoś chce posłuchać. No ale udaje się Pani jakoś do tej pory? Staram się. Tak? Nie, pieniędzy nie będę nikomu pożyczać, nie będę jeździć drogimi samochodami. A nie wiem, czy dlatego, że nie mam na to pieniędzy, czy dlatego, że szkoda mi by było pieniądze trwonić na takie kwestie. Jest Pani związana z Częstochową. Dość mocno. Nie wiem, czy jest Pani rodowitą częstochowianką? Urodziłam się w Myszkowie, ale od dziecka mieszkam w Częstochowie. Znaczy obecnie nie mieszkam, ale no, uważam się za człowieka Częstochowy. Chciałem zapytać o projekt, o którym było głośno, a mianowicie to małżeństwo z zespołem Habakuk. Czyli słowiańskie pieśni ożywione z muzyką roots rock, reggae. Tak, no, i zatytułowany Odrosty. Odrosty, proszę bardzo. Tak, proszę. Co o tym projekcie? Jakby Pani mogła... Ja nie wiem, czy to jest małżeństwo, czy romans jakiś taki przelotny. Nie wiem. Bardzo się z Habakukiem dobrze czuliśmy przy tym projekcie. On w zeszłym roku miał taką swoją kumulację, bo to był festiwal w Ostródzie międzynarodowy. Nie, to było 2 lata temu już niestety. Rok temu
Regeon na placu Biegańskiego u nas w Częstochowie. I no mamy nadzieję, że dojdzie do finału przygotowanie naszej wspólnej płyty. I wiemy, że ten mariaż, czy ten romans, to czas pokaże, prawda, przyniesie dobre efekty, bo był bardzo pozytywnie jak gdyby oceniany przez ludzi reggae. No ja miałem przyjemność na festiwalu Regeon wysłuchać koncertu i bardzo mi się podobało. Tak, no to dobrze, że to nagrywamy. To... Także gratuluję i jeżeli tylko się ukaże wydawnictwo, to... To bardzo, nie wiem ile będzie kosztować, ale może jakoś tam po promocyjnej cenie jakoś się dogadamy. Dobra, no dobrze. Na koniec już może naszej rozmowy, pytam każdego rozmówcę o to, chciałbym poprosić Panią o opowiedzenie nam pewnej anegdoty, jakiejś anegdoty, która byłaby związana z miastem Częstochową. No właśnie, tutaj potrzebuję czasu jakoś tak w ogóle w tej rozmowie. W ogóle mi się nic nie rozjaśniło. Ja mam dużo anegdot i pewnie dużo związanych z Częstochową, ale teraz uwaga. No dobrze, to może w takim razie ja zadam Pani pytanie. Czy wyraz Kalo Kagatos w punktacji w Skrable, wie Pani ile można dostać punktów? Nie wiem. Nie, ja sobie zadałem trud, obliczyłem. I muszę Pani powiedzieć, że łącznie można zdobyć aż 20 punktów. A ile jest najwięcej? 20. Super! To ja opowiem anegdotę, już mi się przypomniało. Właśnie związana z naszą nazwą. Graliśmy taki koncert przy katedrze. To była 10. rocznica światowych spotkań młodzieży z Ojcem Świętym. I tam na tych schodach katedralnych gramy koncert. Jest to przerywane jakimiś świadectwami. I w trakcie podchodzi taki starszy pan do nas. Tak, przepraszam bardzo, a jak wy się nazywacie? Ja mówię, Kalo Kagatos. Aha. I patrzymy, jak wraca do takich dwóch starszych pań. I on mówi, jak on. W Częstochowie to się działo, więc myślę, że można to zaliczyć do anegdoty częstochowskiej. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z Panią Marzeną Lamchłoniewską. Ja sobie teraz pozwolę zajrzeć jednak tutaj w oczy widzów. I proszę Państwa, to jest osoba, która nie dba za bardzo o komercję, ponieważ nazwała zespół tak trudną nazwą, że wszyscy łamią sobie... Ale właśnie w tym szaleństwie jest metoda. Ale jak już się nauczą... Tak. To zapamiętają. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. I pozdrawiam potomnych, którzy zobaczą ten program.